Cześć. Jesteśmy teraz w Olsztynie. Za mną dworzec tymczasowy, bo ten, który do tej pory tu stał, będzie przebudowywany. I powiem wam w sekrecie, że ten dworzec zrobiony z kontenerów cieszy się naprawdę bardzo dużym uznaniem mieszkańców tego miasta, bo jest tam czysto, jest tam schludnie i wygląda to o wiele lepiej niż jeszcze rok temu, kiedy odwiedzałam Olsztyn i stary dworzec stał. Każdy, kto odwiedza to miasto, doskonale widzi różnicę między Olsztynem Zachodnim, wyremontowaną stacją, a Olsztynem Głównym. Zobaczymy, ile potrwa ten remont, czy PKP PLK nie będzie miała opóźnień. Razem z Bartoszem Grycelą, radnym olsztyńskim, członkiem Zarządu Krajowego Partii Razem, razem będziemy się tej sprawie na pewno przyglądać, jak tutaj ta inwestycja idzie, czy nie będzie żadnych potknięć po drodze, bo ten dworzec jest po prostu bardzo, bardzo potrzebny tutaj w Olsztynie wszystkim podróżnym, którzy przesiadają się i stąd wyjeżdżają.